Jak dotychczas poznańskie siatkarki grają w 2023 roku w kratkę. Po porażce w Białym Stoku pokonały Nikę Węgrów, by w sobotę zaliczyć drugą przegraną. Lepsza okazała się drużyna MKS-u Sokoła Mogilno, która zwyciężyła 3 do 1. Miałyśmy nadzieję, że chciałyśmy, żeby ten mecz toczył się raczej na naszych zasadach, ale no po prostu zwyczajnie nie dałyśmy rady. Mecz był bardzo zacięty, o czym może świadczyć jego długość. Siatkarki walczyły ponad dwie godziny. W pierwszym secie zwycięscy NE Energetyk wygrywając do 23, jednak kolejne partie padły już łupem sokoła. Gospodynie wygrały do 21, 22 i na przewagi do 25. Na pewno było y, takie falowanie, że kiedy albo my odskakiwaliśmy na kilka punktów, za chwilę drużyna z Mogilna nas goniła i, i tak to działo w każdą stronę, że y, nie było Seta, w którym była jakaś ogromna przewaga, tylko każda z drużyn walczyła do końca. Drużyna z Poznania przez dwie porażki na początku 2023 roku spadła na trzecie miejsce w tabeli. Gorsza dyspozycja zespołu jest spowodowana plagą kontuzji. Niestety sześć zawodniczek jest na z boku, nie może uczestniczyć w treningach a i tym bardziej w meczach, gdzie też to były podstawowe zawodniczki. No i jest po prostu ciężko, ciężko jest załatać ich nieobecność i to też przynosi właśnie takie efekty. Energetyczki nie będą miały dużo czasu na odpowiedź. Poczynek, gdyż już w środę zagrają kolejne spotkanie, będzie to starcie przełożone z lutego. Po drugiej stronie siatki stanie, plasująca się na dziesiątym miejscu w tabeli, ekipa SMS-u PZPS-u Szczyrk. Na pewno każdy mecz dla nas będzie teraz ciężki i do każdego przygotowujemy się. Tak samo ciężko i podchodzimy poważnie do rywala, bo nie ma znaczenia, czy to jest zespół z ostatniego miejsca, czy z pierwszego. Musimy się przyłożyć i na pewno te punkty zbierać, dopóki nasze dziewczyny się nie wyleczą i do nas nie dołączą. Mecz z drużyną ze szczyrku rozpocznie się o godzinie 16.